opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nidzicy. Proszę podnieść rękę. 26 listopada w sali konferencyjnej Nidzickiego Ratusza odbyła się 16. sesja Rady Miejskiej w Nidzicy. Po przyjęciu protokołów z 14. i 15. sesji radni wysłuchali sprawozdania z międzysesyjnej działalności burmistrza. W punkcie interpelacje rozmawiano m.in. o przyszłości wizytówki miasta, czyli Nidzickim Zamku. Poruszono również temat budowy basenu. Burmistrz poinformował, że w planach jest wybudowanie średniego obiektu o długości 27 metrów. Koszt tej inwestycji ma wynieść od 7 do 8 milionów złotych. Radni klubu PiS zakwestionowali zasadność budowy obiektu oraz złożyli wniosek o przywrócenie stawek podatku gruntowego do poziomu z roku ubiegłego. Rozmawiano również o dekomunizacji nazw ulic. Ostatecznie inicjatywa radnych upadła, mieszkańcy w większości sprzeciwili się zmianom. Na obszerne fragmenty z 16. sesji Rady Miejskiej w Nidzicy zapraszamy w poniedziałek, 30 listopada.